To się człowiek zestarzał, to inna sprawa. Ja to już nie zauważyłem. Polskie media mają bronić polskiej suwerenności i Polski. Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby bronić polskich mediów, które mówią nam, że jesteśmy w wolnej, suwerennej Polsce. Rolnicy będą bronić Polski. I Solidarność Rolników Indywidualnych, którą reprezentuję od 40 kilku lat, to wyrażała, to byłaby rezygnacja, gdybyśmy zrezygnowali, gdyby tu nas nie było, to byłaby rezygnacja z walki, którą podjęliśmy 40 parę lat temu. Stan wojenny zapisał się koszmarnie w historii Polski. Ja myślę, że do dzisiaj jeszcze tej tendencji nie pohamowaliśmy. Myślę, że zwyciężymy. Naruszenie polskiej konstytucji. Przede wszystkim jest to zamach na wolność słowa. To jest najważniejszy punkt, którego musimy bronić. Musimy bronić wolności słowa. Ale także jest to zamach na stanowienie prawa w Polsce. Prawa nie stanowi się przez uchwały. Źródła prawa są określone w konstytucji. I to również jest zamach na ład prawny w Polsce. Praworządność właśnie dzisiaj jest rzeczywiście naruszana w sposób karygodny. I to jest także walka o to, żebyśmy mieli ład prawny w Polsce. Ale to także jest przypomnienie, jak agresja, jak ludzie powielający dawny reżim chcą siłą przejąć media, po to, żeby zabronić Polakom dostępu do prawdziwej informacji. Dzisiaj mamy sytuację, w której Polacy będą mieli narzucenie, będą musieli przyjmować migrantów wskazanych przez Komisję Europejską i nawet o tym nie wiedzą. W polskich mediach tego nie będzie, ponieważ jest po pierwsze wyłączony kanał informacyjny, również w pozostałych stacjach nie podaje się tych informacji. Te informacje w kolejnych wydaniach będą właśnie okrawane z tego, co grozi Polakom. I musimy zrobić wszystko, żeby Polacy się obudzili z tego kłamstwa, które przekazane było w trakcie ostatnich wyborów. Oczywistego kłamstwa. Do władzy doszli ci, którzy okłamywali. Mało tego, obywatele głosowali na część komitetów obywatelskich, którzy deklarowali zupełnie coś innego. Jeszcze wczoraj w Sejmie słyszeliśmy, że uchwała nie może stanowić, nie może być źródłem prawa. A więc także ci, którzy weszli do Sejmu, głosowali za tą wczorajszą uchwałą, podżegali do łamania prawa, muszą także być docelowo rozliczeni za łamanie prawa, za agresję. Bezczynność jednocześnie organów w tym zakresie jest zadziwiająca. Dokonuje się właściwie napadu na polskich posłów i się okazuje, że nie ma tych, którzy by ścigali tych sprawców. Jeszcze praktycznie się ich chroni. To jest świadectwo, że mamy zamach, medialny zamach stanu, mamy zamach na ład prawny, konstytucyjny w Polsce. Dlatego wszyscy obywatele muszą chronić wolności słowa i tego, co mamy najważniejsze, czyli demokratycznego ładu. Mam nadzieję, że dotrze to do wszystkich i także nawet te ograniczone możliwości będziemy wykorzystywać i w mediach społecznościowych i także w tych dostępnych kanałach informacyjnych, które jeszcze funkcjonują. Mam nadzieję, że również i media
dziennicy i prasa również to przekażą obywatelom. Bronimy wolności i niepodległości Polski. Dzisiaj taka jest ta. Jako przewodniczący bardzo ważnej organizacji Polski Solidarności Regionu Ziemi Łódzkiej nie miałem nawet chwili wątpliwości, że tu dzisiaj mam być. Tak jak 13 grudnia, 21 lat mając, nie miałem wątpliwości, że wyszedłem na ulicę Piotrkowską pod budynek Solidarności. Tam krzycząc wolności. Tam bijąc się o niezamykanie ludzi. A jak pamiętacie, wszyscy wtedy zauważyliśmy, budząc się, że nic nie ma w telewizji. Dzisiaj mogliśmy to zobaczyć w telewizji publicznej, że w serwisach informacyjnych nie ma nic z polskiej telewizji. Dlatego też powiedziałem, nie miałem najmniejszej wątpliwości. Są takie chwile w życiu, kiedy trzeba wyjść i żądać wolności słowa. Brawo! Kiedy widzieliśmy, że demokracja dzisiaj została zagrożona w naszej ojczyźnie. Ci, którzy tak wycierali sobie, powiem delikatnie, usta, a wiecie, o co mi chodzi, demokrację. Dzisiaj tą demokrację depczą. Nikt w Polsce nie ma prawa zabraniać milionom ludzi, żeby wybierali to, co chcą oglądać. Bo wydawało nam się, że w 1989 roku skończyliśmy z ludźmi, tymi, którzy mówili nam, co my mamy oglądać. Właśnie ten pluralizm medialny. I myślę, że to, co dzisiaj jest początkiem przywracania i buntu naszego społeczeństwa, bo zagrożona jest demokracja i zagrożone są wolność mediów. To, żeby pan poseł Tomaszewski powiedział o uprawnieniach parlamentu, konstytucji, o ustawach. Nikt nie pozwolił nikomu w Polsce przez 33 lata naruszać konstytucji, czy też ustaw. Po raz pierwszy nam się to zdarzyło. Każdy z nas myślał, że już to nie wróci. Wróciło. Wróciło to, co było zawsze najgorsze w totalitaryzmie. Brak możliwości wypowiedzenia się obywatela. Dziękuję, trzymajmy się. Polskie media! Nie zabili nam ducha w stanie wojennym. Nie zabiją go dzisiaj. Solidarność! Cała pomocy bez solidarności! Solidarność! 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 Dzień dobry, witam. Tak sobie myślę, mam już 55 lat i w życiu bym się nie spodziewał, że będę musiał jeszcze wyjść na ulicę i walczyć o demokrację. To jest, proszę Państwa, nienormalne. Po rządach Prawa i Sprawiedliwości, po dobrych rządach Prawa i Sprawiedliwości przychodzi władza, która rzeczywiście zabrania demokracji. Ta władza, która mówiła, miała na ustach tą demokrację, która wycierała sobie usta z tą demokracją. W tej chwili ta władza właściwie tą demokrację zbiła na bok. Musimy walczyć o wolne media, musimy walczyć o tą prawdziwą demokrację, bo jeśli nie będziemy o tym walczyli, nie będziemy o tym mówili, to po prostu nas nie będzie. Bardzo wszystkim dziękuję, że tutaj jesteście. Bardzo dziękuję, że jesteśmy tutaj i będziemy o tym mówili i walczyli. Ale przede wszystkim musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jeśli nie będzie wolnych mediów, to nie dowiemy się o tym, że migranci będą za chwilę, nie wiadomo, 1100 czy 200 tysięcy będzie do Polski przyjeżdżało. Musimy o to walczyć, o to, żeby ta informacja była przekazywana. Żadnych mediów obcych
TVN-owskiej nie dowiemy się o tym. Tylko media państwowe, tylko media polskie, tylko TVP. Walcz po nią i wolne media. Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wielu młodych ludzi, którzy już urodzili się po tamtym czasie, nie wiedzą, co to jest stan wojenny, nie wiedzą, odczuwają. Ale proszę Państwa, tak właśnie oto rozpoczyna się ten stan. Ten stan wojenny, który mamy już możliwe, że w przededniu dzisiaj, kiedy wyłączony jest sygnał telewizji, kiedy jest siłą, łamiąc prawo, odbierane, zdejmowane są zarządy radia, telewizji, to ten młody człowiek niech zobaczy, jak właśnie jest ten reżim wprowadzany. I ten zamordyzm, który w ten sposób wchodzi tymi drzwiami, niech ten młody człowiek dostrzeże. Bo to, że dzisiaj wydaje mu się, że internet ma, że ma tam wszystkie informacje, albo może nie tylko informacje, ale wszystko dostępne, to naprawdę może się okazać, że za chwilę te wszystkie możliwości, które posiada, będą coraz bardziej ograniczane. A zaczyna się to właśnie w dniu dzisiejszym. Także apeluję do wszystkich młodych ludzi. Przejrzyjcie na oczy. Przejrzyjcie i dostrzeżcie, że to, co dzisiaj przyszło, to jest niestety twarda walka o to, żebyśmy właśnie to dzisiaj mieli te wolne media, wolność słowa. Wolne media! 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 Szanowni Panie Państwo, Prezydencie! Wszyscy w potrzebie, a Ty śpisz! Kiedy w mojej wiosce w butach podkutych gwoździami wojsko maszerowało w 1981 roku. Pytałem się z płaczem: tato, co się dzieje? Synu, przetrwamy. Przetrwamy, bo jest z nami Bóg. Dziś jesteśmy w bardzo ważnym czasie. Tu, pod gmachem telewizji polskiej, gdzie transmitowane co roku były w dzień wigilijny nasze piękne polskie kolędy. Czy w niedzielę to zobaczymy? Zobaczymy. A jak nie zobaczymy, to wyśpiewamy, bo jesteśmy prawdziwymi Polakami. Nie możemy zdradzić naszej ojczyzny. Nie pozwolimy, aby z Polski zrobiono kolejny niemiecki land. Nie damy się. Będziemy walczyć. Moi kochani, wracamy na ulicę. Nie ma innej możliwości. Musimy się bić o naszą ukochaną ojczyznę. Póki jeszcze jest nasza. O naszą najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Do Sejmu dziś wrócił okupant. Do Sejmu wrócił barbarzyńca i kat. Nie boję się tego powiedzieć. Bo kim trzeba być, żeby w ten sposób, broniąc jeszcze 2 miesiące temu demokracji i konstytucji, dziś się łamać, deptać polskie akty prawne. Gdzie wy jesteście, pseudopolscy posłowie, barbarzyńcy i katy? Brawo! Nie damy się! Wolność i demokracja! Bóg, honor i ojczyzna! Dzień dobry, proszę Państwa, jeszcze jest z nami pan dyrektor TVP. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Bliżej mikrofon. Szerokie informacje i szerokie opinie, żeby była przestrzeń do wcielania. Ja z telewizją polską jestem związany od lat 15. I za każdym razem zależało mi na tym i zależy dzisiaj, żeby rzeczywiście w przestrzeni telewizyjnej, w przestrzeni TVP
przestrzeni wtedy w Telewizji Polskiej, ale od półtora roku kieruje też OBSE Łódź, żeby rzeczywiście wtedy OBSE Łódź była taka przestrzeń do wymiany, do dyskusji. Myślę, że to przez ostatnie półtora roku się udało. Także bardzo dziękuję, że Państwo tutaj jesteście. Liczę na to, że rzeczywiście, że będzie szeroki, ogólny dostęp do wolnych mediów. Bo, tak jak jeszcze raz mówię, chcę powtórzyć, to nie chodzi o media partyjne, to chodzi o to, żeby były wolne media, w których można rozmawiać, można ścierać, mogą ścierać się. Także bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest... Witam wszystkich. Chcę powiedzieć, że ten, który ma objąć wiadomości i rządzić wiadomościami, bardzo przypisał się tym, że żartował z naszego Jana Pawła II. Bardzo brutalnie. To jest pan Puska. Hańba! 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 Z naszego wielkiego Jana Pawła II. Dobry wieczór Państwu. Waldemar Drozd, wiceprzewodniczący Rady Programowej Łódzkiej Trójki. Jeszcze do niedawna potrafiliśmy się na Radzie Programowej porozumiewać. Teraz widzę, że opozycja, która doszła do władzy, przechwytuje wszystko i stara się nas zdominować. A my chcemy tylko jednego. Wolnych mediów. Wolnych mediów, proszę Państwa, i niczego więcej. Wolności dla nas, tak jak tutaj stoimy. Dziękuję bardzo. Państwo, dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby pokazać swoje poparcie dla Telewizji Polskiej. Telewizji, która jest i była zawsze Polską i niech tak zostanie. Tusk zapisał się bardzo złym w historii elementem. 13 grudnia 1981 roku dokonano zamachu stanu wojennego. 13 grudnia 2013 powstał rząd Donalda Tuska, a dzisiaj 20 grudnia 2003 roku jest zamach na Telewizję Polską. Jesteśmy po to, żeby jej bronić i będziemy bronić do upadłego. Nie damy się, a Tusk, jeżeli zrobi krok naprzód, będzie tego gorzko żałował. Dziękuję. Przeżyjemy Tuska! Przeżyjemy! Wolny! Ja muszę się przyjrzeć, ale...